Czy siemanko, to znowu ja. Ostatni filmik na temat dramy, tak na szybko chcę powiedzieć na temat dramy i przechodzimy od razu do filmiku poważnego. Właśnie o to mi chodziło, żeby było tak równo łapek w górę i w dół. Ponieważ chciałem pokazać wam to, że nawet, że nie że jest tyle samo osób, które nie oceniają ludzi od razu, a czekają aż oni się wytłumaczą, a jest tyle samo praktycznie ich, co ci, którzy posądzają od razu. Więc tak, już koniec tego wszystkiego, koniec tych dram, przechodzimy do wydarzeń z Polski, czyli tak na poważnie będzie dużo mówienia. Dobra, cześć. Ja od razu tak bez cięcia i mówię. Mam tu wszystko na kartce napisane, więc to, co ważne chciałem już powiedzieć, od razu będę wam mówił. I czy to też chciałbym. No ja mam zgłoszę takie, tylko taką tezę zapisaną, bo głównie ją rozwinę. A więc tak, w pierwszym punkcie chciałem wam powiedzieć na temat majora Adolfa Kudlińskiego, który powołał Pluton 303. Oczywiście link będziecie mieli w opisie oraz w pierwszym filmiku na poważnie też jest link do tego chyba. Chyba jest do tego. Jeśli się mylę, to przepraszam, ale na pewno pod tym filmikiem będzie link do tego, do profilu, w którym się wpisujcie. Jest już nas około kilkunastu tysięcy, więc pasjonaci wojska, mundurów oraz innych służb już są tam też spisani. Ja też tam uczęszczam razem z moimi kolegami. Oczywiście tam jest tak zwane Morum Tum Secret, czyli że nie podajemy nazwisk ani miejscowości zamieszkania, tak? Oraz tak, następny punkt to drugie. Zniszczony pomnik Polaków pomordowanych w Hucie Pieniackiej. To znajduje się to w Kijowie. Polska ambasada wysłała notę dyplomatyczną, oczywiście już do już nie pamiętam, do prezydenta chyba, czy do marszałka Sejmu na Ukrainie w sprawie apelacji na temat tego, co się tam wydarzyło, i ambasada Polski w Kijowie, no jak powiedziałem, już wysłała we wtorek do marszałka Ukrainy notę dyplomatyczną na temat tych zniszczeń pomnika, który jest poświęcony zamordowanym w 1944 roku ofiarom wojny, II wojny światowej, tak. Jeszcze raz powtarzam, jest to wieś Huta Pieniacka, niedaleko chyba Doniecka. Nie wiem dokładnie, ale nie będę was wprowadzał, więc nie wiem. Punkt trzeci. Muzułmanie. Porwana... ja to mam spisane na kartce, więc się przybliżę trochę, żeby przeczytać. Bo ja sam się nie mogę doczekać. Jestem dyslektykiem, tak. Fajnie, śmiejcie się. Aha, fajnie. Porwana jest pracowniczka pomocy humanitarnej, która pochodzi z kraju Szwajcarii, jeśli tyle pamiętam. Była porwana ona w miejscowości Gao, w północno-wschodniej Mali, która jest tymczasowo prawdopodobnie opanowana przez ISIS chyba, albo FSA. Już nie pamiętam, ale jeszcze nie wiadomo dokładnie, kto porwał tą kobietę oraz nie jest żaden z tych części tam konfliktu się nie przyznał, że mógł to dokonać. Teraz punkt czwarty. Zakaz wejścia dziennikarzom do Sejmu. Według nowych norm, które rząd podpisał, każdy kanał, na przykład tam Polsat, TVN, mogą wymienić tylko dwóch pracowników, czyli prawdopodobnie jest to operator kamery i dziennikarka bądź dziennikarz, którzy mogą tam już być przydelegowani do tego działalności w Sejmie, tak? Czyli już coś się nie może zmieniać, tylko jeśli tam Jan Kowalski już będzie tym dziennikarzem, na przykład tam z powiedzmy TV SRAM, to już on zostanie, tak?
na punkt piąty, który chciałem też poruszyć. Przyjazd, no i to jest też punkt najważniejszy, przyjazd amerykańskich wojsk do Polski. Część żołnierzy już jest w Żaganiu, sprzęt i część żołnierzy już jest dostarczonych. Już zaczęło transportować je w zeszłym tygodniu, ale główne siły Stanów Zjednoczonych, czyli USA, przybędą do nas 12 stycznia tego roku. I teraz jest moja taka krótka część na wypowiedź. To chciałem powiedzieć, co myślę na ten temat. Według mnie, jeśli Polska zamiast takiego po prostu opieprzania się, za przeproszeniem powiem, i różnych takich robienia wystaw, bo rozumiem, wystawy i różne takie rzeczy są ważne, ale powinni to jakoś ponumerować i zebrać jakieś pieniądze i powinni to wszystko oddać na własne wyposażenie armii, własną modernizację armii, przez to nie musiałoby dochodzić do takiej sytuacji, że obce armie przyjeżdżają nam, za przeproszeniem tak powiedzieć, dupę ratować, tak? Bo teraz trochę się czujemy jak tacy 12-latkowie, którzy proszą za pieniądze starszego chłopaka, żeby nas obronił przed jakimś łobuzem, tak? Więc to jest po prostu już lekko karygodne. Dobra, cześć, trzymajcie się, subskrybujcie Adolfa Kulińskiego. Fajne ma tam lekarstwa, prepersowskie zasady oraz inne takie rzeczy. Cześć, trzymajcie się. Oto Miki z Bajce, dzisiaj tak troszeczkę duże. Trzymajcie się.